Dzwony przestały bić, więc myślę, że możemy zacząć. Nazywam się Marta Krzyżowska, jestem pracownikiem Muzeum Gdańska. W Muzeum Gdańska zajmuję się kolekcją grafik i generalnie dzieł na papierze. Dzisiaj opowiemy sobie o dwóch znanych gdańskich grafikach, o Matthausie Dajszu i Danielu Chodowieckim. Dwóch znanych grafików z XVIII wieku, żeby była ścisłość. Pozwolę sobie usiąść. Czy dobrze mnie słychać? Jest ok, dobra. Zaczynamy od Mateusza Dajsza. W zasadzie Matthausa Dajsza, bo Mateuszem nazwano go dopiero w ramach PRL-u. I startujemy. Ojej. Pozwolę się trochę przesalić, żeby widzieć w ogóle, co jest na prezentacji. Mateusz Dajsz urodził się w Augsburgu, w mieście w Bawarii, znanym ówcześnie w XVIII wieku z produkcji map i ryci oraz jako siedziba wydawców grawerujących w miedzi. Pobierał tam nauki u lokalnych mistrzów, a specjalizował się w portretach wykonanych w technice mezzotinty. Najprawdopodobniej nie mógł przebić się w tym mieście, była duża konkurencja, więc próbował szukać swojego szczęścia gdzie indziej. Jako 20-letni mężczyzna wyjechał z Augsburga i podjął długie przejażdżki po różnych targach miast europejskich, tam gdzie sprzedawał na straganie jakieś pamiątki z Augsburga, grafiki i tak dalej. Trafił w ten sposób w roku 1744 do Gdańska, gdzie udało mu się wykonać portret Hieronima Floriana Radziwiłła, polskiego księcia. Natomiast oczywiście nie robił go z modela, tylko na podstawie jakiegoś portretu. W 1749 roku związał się już z Gdańskiem na stałe. W mieście utrzymywał się przede wszystkim z lekcji rysunku i grafiki, a także robił rycinę na zamówienie. A szukając klientów, anonsował się w gazetach, czyli XVIII wiek, gazety, anonsy, to już było bardzo powszechnie praktykowane. Zajęcia te jednak nie należały do najbardziej opłacalnych, albo też usługi Dajsza niekoniecznie spełniały oczekiwania jego zleceniodawców, bowiem za sprawą licznych wierzycieli pierwsze lata pobytu w mieście były bardzo trudne. Zdecydowany był w pewnym czasie nawet na opuszczenie miasta, jednak za, tutaj cytat z niego, za radą dobrych patronów chciał doczekać lepszych czasów. Długi jednak przerosły jego możliwości finansowe i w 1754 roku był zmuszony, mówiąc dzisiejszym językiem, ogłosić upadłość i zwrócił się wtedy do Rady o list żelazny i odroczenie spłat. Nie przerzucam. Na uśmiech losu musiał jednak czekać kolejnych 7 lat. Wtedy, w 1761 roku, wraz z rysownikiem Friedrichem Antonem Lormanem, wydał cykl 50 rycin Gdańska, 50 widoków Gdańska. Tutaj na slajdzie jest błąd, to było wydawane w latach 1761-1765. Wkradła mi się cyfrówka. Projekt był ten dedykowany Radzie Miejskiej i przedstawiał panoramę Gdańska, reprezentacyjne budynki w Gdańsku, tereny przedmiejskie, ale także i tereny zupełnie przemysłowe, co zaraz zobaczymy. Rada Miasta doceniła projekt Dajsza i Lormana i nagrodziła go kwotą 300 florenów. Nawet w roku 1763 otrzymał obywatelstwo miejskie, a w roku 1779 został doceniony na tyle, że uzyskał stały etat i został pisarzem akcyzowym w komorze podatkowej.
Od czasu zatrudnienia w tej komorze już jego twórczość uległa silnemu zahamowaniu. W tamtym czasie już tylko trudnił się taką grafiką użytkową, tworzył też ilustracje do Biblii dla dzieci. A propos jego życia prywatnego jeszcze. Żonaty był z Gdańszczanką. Kilkukrotnie zmieniał miejsce zamieszkania. Mieszkał m.in. przy kościele świętego Piotra i Pawła. Nie miał dzieci i zmarł w 1789 roku. Sam Dajsz o otrzymaniu obywatelstwa w swoim albumie Widoków Gdańska pisał w ten sposób. Odkąd otrzymałem obywatelstwo miasta Gdańska, stał on się moją drugą ojczyzną. Odtąd staram się wyrażać moją wdzięczność za tak wiele dobrego, które mnie tu spotkało i którym mogę się tutaj cieszyć. Stało się to dla mnie podstawową inspiracją do wydawania współczesnych widoków miasta Gdańska. Poszedłem w tym przypadku w ślady różnych artystów niemieckich i obcych, którzy oddawali uroki znanych miast, sporządzając midziorysy. Czułem się upoważniony tym bardziej do ich wykonania, im więcej zauważałem, jak pięknie położone jest to miasto, jakie ma budowle, w niczym nie ustępujące innym. Dzięki przychylnemu stanowisku prenumeratorów praca ta mogła być kontynuowana i doprowadzona do końca. Tutaj mamy kartę tytułową z widoków Gdańska. Przedstawia ona polskiego szlachcica po prawej stronie i kupca z wiosłem po lewej stronie, którzy flankują herb, kartusz z tytułem pracy. Pomysł na to zaczął się, na te 50 widoków Gdańska, zaczął się od tego, że panowie Lorman i Dajsz zamieścili w niemieckiej gazecie anons, z którego wynikło, że podjęli się wyrysować i wysztychować najbardziej ulubione widoki Gdańska i okolic. Pomysł był taki, żeby wykonywać jedną sztukę miesięcznie i to się panom udawało rzeczywiście przez te 4 lata, wyszło akurat 50 widoków. Spodziewali się jednak większego zainteresowania, miało zgłosić się 300 osób, zgłosiło się nieco ponad 200. Mimo to projekt rozpoczęto. Prenumeratorzy zobowiązani byli do wpłacenia zaliczki w wysokości 10 florenów i dodatkowo była płatność w wysokości 9 groszy za dobrej jakości królewski papier. Co miesiąc zamieszczali anonsy w gazecie, by mieć tę liczbę prenumeratorów bardzo stałą. Edycję widoków rozpoczęto 13 lipca 1761 roku. Najbardziej popularnym chyba dla nas wszystkich tutaj zgromadzonych, takim najbardziej znanym widokiem Gdańska są właśnie panoramy. Tutaj mamy panoramę od strony północnej. Część grafik jest podpisana w języku niemieckim i po łacinie. Są na przykład w tym przypadku podpisane świątynie gdańskie, są numerki przy kościołach, poniżej jest podpis w dwóch językach. Wszystkie widoki są utrzymane w formie położonego prostokąta, najczęściej o wymiarach 30-20 cm, więc są to taka typowa wielkość tego typu grafiki. Nie są za duże, ale nie są też za małe. Tutaj zbliżenie. Kolejna grafika, widok z Góry Gradowej. W przypadku grafiki standardem jest podpisywanie się pod swoim dziełem. W przypadku widoków nazwisko Dajsza pojawia się tylko na karcie tytułowej, a 36 spośród 50 widoków jest sygnowanych tylko samą literką D, która jest tak drobna, że czasami ciężko ją zauważyć. Tutaj jest w tym lewym dolnym rogu. Co ciekawe, nazwiska Lormana, autora wszystkich rysunków, na podstawie których Dajsz rytował swoje grafiki, nie ma w ogóle. Nie ma w żadnym albumie, po prostu został kompletnie pominięty. Z tego co wiadomo, też Dajsz nie podzielił się nagrodą przyznaną mu przez Radę Miasta w wysokości 300 florenów. Współpraca polegała w ten sposób, że Dajsz płacił Lormanowi za każdy rysunek.
To być może też i wpłynęło na to, że panowie zrobili ze sobą dwa projekty i dalej ta współpraca już się nie utrzymywała. Tutaj widok od strony Ogrodu Strzeleckiego. I widok z Biskupiej Górki. W tych panoramach horyzont jest zwykle na wysokości połowy kompozycji. Drugą część wyższą oczywiście zajmuje niebo z piaszczystymi chmurami. Mury i sylwetka miasta zazwyczaj jest na dalszym planie, a na pierwszym planie, tak jak widzieliśmy na poprzednich grafikach, najczęściej są wały, łąki, pola i tereny spacerowe. I właśnie też istotne jest to, że Dajsz i Lorman, bo to na bazie Lormana rysunków Dajsz dorytował, są zawsze jakiś sztafasz, są postacie ludzkie spacerujące, przechadzające się, co też będziemy zaraz widzieć. Na kolejnym dziale, tak jakby z tych albumów, czyli bramy, bardzo licznie ukazywane, zarówno od strony zewnętrznej, od strony bram miasta, jak i od wewnątrz. Na pierwszym slajdzie mamy bramę wyżynną. Ponownie są podpisane co ważniejsze obiekty. Tutaj mamy bramę Świętego Jakuba. Jest to obraz tego, czego my już oczywiście nie możemy znać, czyli bramy w czasach, w których pełniły swoje pierwotne funkcje, czyli zamykające miasto, otoczone wałami i fosą. Brama nizinna, podobnie tutaj też pierwszy plan rybacy, czyli jest jakieś życie. Brama zielona od strony Mostu Zielonego. Tutaj chciałabym zwrócić uwagę na te wszystkie buty, które stoją na moście. Od razu przypomina się jarmark Świętego Dominika i tak naprawdę pod tym kątem niewiele się zmieniło. Podejrzewam też, że jakość ich była taka jak dzisiaj. Temat but będzie jeszcze wracał. Brama długich ogrodów, zwana obecnie Bramą Żuławską. W tamtych czasach Brama Żuławska była trochę dalej. Te nazwy są pozmieniane. Tutaj też mamy wędkarza na pierwszym planie. Już przechodzimy do wnętrza miasta. I dwór Artusa. Też tutaj uwagę zwraca, no jak dwór Artusa wygląda, wszyscy dobrze wiemy. Natomiast tutaj też, nie mam detalu, ale w lewym dolnym rogu też są ukazane kramy, które były licznie dobudowywane do pierzei kamienic, do frontów. Tutaj z kolei mamy zespół przedbramia, katownię. W dobudówce przy szyli zespołu przedbramia widać musztrujących się żołnierzy, ale też co innego jest tutaj ciekawe, ten fragment. Katownia, wszyscy wiemy, miejsce, gdzie karało się ludzi. I to też jest pokazane tutaj na obrazku. Są trzy ciekawe kary, panowie na koźle, dwóch panów, albo też może i panie, w kapturach na głowie siedzą pod ścianą. I tutaj to jest szczególnie chyba wymyślne. Pan jest podwieszony za ręce i stoi na kołkach i podejrzewam, że musiał się na tych kołkach utrzymać, bo jak spadł, to go bolało. I no, dookoła widać też ludzi zainteresowanych tym, co się dzieje. Czyli podejrzewam, że to też w ówczesnych czasach wzbudzało niezdrową ekscytację. Mała zbrojownia. Kolejny dział, czyli targi. Tutaj mamy targ drzewny widziany od strony ulicy Garncarskiej. Na pierwszym planie również są buty. Nie wygląda ten targ akurat na tym sztyku zbyt okazale. Są tylko trzy buty z naczyniami. Tutaj widać dokładnie. Jak widać,
Lorman bardziej niż Deitch starał się ukazać różne stany. Są i ludzie bardzo biedni na tych grafikach, jak i też widać ludzi ubranych bardzo po mieszczańsku. Tutaj trochę dla kontrastu mamy Targ Maślany z dużo lepiej zaaranżowanym targiem, czyli tym pawilonem dookoła. Trochę trudniej to wygląda. I Targ Węglowy, czyli ponownie widzimy tutaj zespół Przedbramia. I tutaj zdecydowanie widać, że Targ Węglowy tętnił wtedy życiem. Kolejne obiekty to będą okolice Gdańska i tutaj mamy Oliwę. Z widokiem oczywiście na klasztor opacki i na Pałac Opatów. Na klasztor cesterski i na Pałac Opatów. Mamy twierdzę Wisłoujście. Jak Państwo widzą, na każdym, na każdej z tych grafik pojawia się na pierwszym planie, pojawiają się jakieś postacie, które wprowadzają trochę życia. Tutaj mamy z kolei Strzyżę. Jeszcze w formie pól. Bardzo ciekawe też są grafiki przedstawiające Motławę. Razem ze statkami. Bardzo licznie są przedstawione tutaj statki, które no, wskazują na to, że Gdańsk był bardzo portowym miastem. Mówiłam o tym, że pokazywani są ludzie różnych stanów i tutaj po lewej stronie mamy panią z dzieckiem, a po prawej mamy polskich szlachciców. Ponownie Motława, widok, którego dzisiaj zdecydowanie nie uświadczymy. I przy Motławie Wyspa Spiszów i tereny przemysłowe były też pokazywane w 50 widokach. Jest tutaj przedstawiony akurat dwór smolny, ale jest też dwór popielny. No, czyli generalnie miasto było przedstawione pod wieloma względami, zarówno od strony z tych takich najbardziej okazałych budowli Gdańska, panoram, ale też i od terenów, które mogłyby się wydawać ówczesnym prenumeratorom mało atrakcyjne, czyli właśnie tereny przemysłowe. Kolejnym projektem, który panowie zrobili razem, to był cykl zwany Wywoływacze Gdańscy, Ausrufer z Niemiecka. Wydawany był dokładnie w taki sam sposób jak 50 widoków, czyli na zasadzie prenumeraty. Każda karta kosztowała prenumeratora 15 groszy. Wydawany był w latach 62-65, 1700 oczywiście. Tutaj akurat mamy obrazki podkolorowane. W oryginale one oczywiście były czarno-białe. To są obrazki ze strony Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Tam jest ich dużo więcej, bo też powstało ich 40. Tutaj z racji czasu oczywiście mamy tylko kilka. Tutaj po prawej obrazek przedstawiający panią handlującą grubymi karpiami. Każdy z tych obrazków, co jest charakterystyczne dla tej serii, jest podpisany nie normalnym podpisem, ale pięciolinią, zapisem notowym i z tekstem nawoływania. Przedstawione zawody były różne, różny też był stan ludzi wykonujących te zawody. Po lewej mamy szlifierza, jak widać, który dobrze prosperował, po prawej handlarza kaszą, który no, na pewno wiele przeżył, sądząc po stroju. Każdy z tych wywoływaczy, każdy z tych sprzedawców zajmował się bardzo konkretną dziedziną sprzedaży. Jeżeli ktoś sprzedawał krewetki, to sprzedawał tylko krewetki. Jeżeli ktoś miał karpie, to nie można było od niego dostać łososia. Byli bardzo wyspecjalizowani. Ktoś na przykład sprzedawał cytryny albo pieczone jabłka. Czyli to nie tak, że pani szła sprzedawała ryby i był jakiś wybór, absolutnie nie. Na kolejnym właśnie mamy po lewej stronie handlarkę z krewetkami i po prawej z łososiami. Tutaj też Lorman starał się pokazać, w jakich warunkach bytowali ci ludzie. Po lewej mamy stateczki w tle.
Czasem okazywane są kamienice, bramy. Wszystko miało wskazywać na to, że jest to miasto, miasto portowe. Ale też i pokazywano scenki drobne, czasami gdzieniegdzie, albo zakupu jakichś wiktuałów, albo tak jak w przypadku handlarki łososiami, jest pokazana bójka. Gdańscy wywoływacze oferowali też rozrywkę. Po lewej mamy pana z magiczną latarnią, po prawej mamy Katarzynę Jarza z bardzo rozbudowanym zapisem nutowym. Jeżeli chodzi o magiczną latarnię, to jest to rzecz, która... To był aparat projekcyjny, który w środku miał światło i można było nim rzucać obrazki na ścianę. Czyli taki ówczesny, XVIII-wieczny projektor, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Był też czasami nazywany latarnią czarnoksięską, czyli od razu były konotacje trochę diabelskie, bo nie wiadomo było, jak to działało. Postaci są ukazane zazwyczaj w dość naturalnych pozycjach. Widać obciążenie zarówno po prawej stronie koszem z trocinami, jak i po lewej dużą ilością krzeseł. No jak widać, owi sprzedawcy część dobytku po prostu nosili ze sobą. Jest też, zachował się opis w pamiętnikach Joanny Schopenhauer, która opisywała właśnie w ten sposób garncarzy, którzy po prostu mieli, sali byli obwieszeni garnkami, a żaden się nigdy nie tłukł. Specjalizacja była bardzo silna. Po lewej mamy panią sprzedającą miotełki do kurzu, a po prawej z kolei mamy sprzedawcę rycin, czyli trochę taki autoportret, można powiedzieć, Dajsza i Lormana. Zarówno 50 widoków, jak i wywoływacze to są najbardziej znane dzieła Dajsza, ale to nie tylko to, co on tworzył. Dajsz był wykształconym, on kształcił się na reproduktora, tak? On wyrażał się najlepiej w technice wyuczonej swojej, w technice mezzotinty. W tej wyrażał się najswobodniej, zajmował się grafiką reprodukcyjną, czyli on tak naprawdę nie tworzył, on nie rysował. On zawsze tworzył na bazie powstałego już rysunku. Czyli wszystkie błędy jakieś kompozycyjne, perspektywiczne, to są właśnie... Niestety trzeba to zwalić na rysowników, nie na samego Dajsza. On oczywiście mógłby to poprawić, ale jako grafik reprodukcyjny tego nie robił. Stworzył jeszcze cykl 20 prac przedstawiających wizerunki patrycjuszy gdańskich. Tutaj mamy akurat portret Jakoba Wesela. Jak widać, technika mezzotinty pozwalała na dużo swobodniejsze wyrażenie się też pod kątem takim malarskim. Ona pozwala na dużo większe zróżnicowanie waloru i jest zdecydowanie bardziej malarska od techniki akwaforty, w której powstały wszystkie w zasadzie pozostałe prace i widoki, i wywoływacze. Dajsz stworzył też herbarz rodzin patrycjuszowskich. Tutaj mamy akurat jeden przykład tego z herbów. Stworzył też grafiki na bazie gobelinów, które były wystawiane co roku w dworze Artusa. Te akurat były na podstawie obrazów Andreasa Stecha, a były wykonane w Brukseli. Niestety żaden z nich się nie zachował. Stworzył też coś bardzo ciekawego, czyli portret nosorożycy Klary, która była zmuszona podróżować po Europie i w 1754 roku dotarła do Gdańska. To jest ona. Tutaj jest napis akurat po polsku. Bardzo lubiła być na przykład pojona piwem. No, czyli taki XVIII-wieczny przykład znęcania się nad zwierzętami. Jeżeli chodzi o twórczość Dajsza, to
Ma ona głównie walor dokumentacyjny. Jeżeli chodzi o walor artystyczny, są dość przeciętne. Są braki kompozycyjne, są braki w perspektywie. Dajsz, tak jak powiedziałam, był rytownikiem reprodukcyjnym, więc on po prostu przenosił to, co dostał od rysownika. Tak samo można powiedzieć, że właśnie z tego względu zarówno widoki, jak i wywoływacze pod względem jakościowym i technicznym ustępują trochę mezzotintom, czyli portretom, które Dajsz wykonywał na bazie prawdziwych portretów. Być może po prostu w technikach innych niż mezzotinta Dajsz czuł się bardziej skrępowany. Rytownik ten działał w okresie oświecenia, ale próżno szukać w jego twórczości takich drobnych dzieł ilustracyjnych, jakie były wówczas popularne. No, generalnie, jeżeli chodzi o twórczość Dajsza, to najbardziej reprezentatywne są właśnie widoki, wywoływacze i portrety. I Daniel Chodowiecki, kolejny XVIII-wieczny grafik, który z kolei z Gdańskiem miał trochę mniej wspólnego, bo w przeciwieństwie do Dajsza urodził się w Gdańsku, ale w wieku 17 lat po prostu z niego wyjechał do Berlina. Daniel Chodowiecki urodził się w 1726 roku, był więc o 2 lata młodszy od Dajsza. Pochodził z mocno mieszanej rodziny. Ojciec był Polakiem z korzeniami szlacheckimi z Wielkopolski, a matka jego była Kalwinką z korzeniami szwajcarsko-francuskimi. Dziadek ze strony ojca, Christian, przeniósł się do Gdańska w poszukiwaniu lepszych możliwości handlowych, gdyż albowiem był kupcem. Zajmował się handlem zbożem, który później został przyjęty przez jego syna Gottfrieda, a ojca Daniela. Rodzice Daniela należeli do parafii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Gdańsku i byli mocno nastawieni na kulturę francuskich emigrantów i francuskich hugenotów. Stąd też w rodzinie Chodowieckiego mówiło się po francusku i on też w tym języku korespondował ze swoją matką. Matka zresztą dość słabo mówiła po niemiecku. Znał oczywiście też niemiecki, znał też polski, ale bardzo słabo. Chodowiecki wychowywany był z wiarą, że zostanie kupcem, że przejmie interes po ojcu, był najstarszym synem. Ale w rodzinie Chodowieckich też bardzo silne były takie konotacje artystyczne. Ojciec był malarzem amatorem, tworzył miniatury. I to właśnie on nauczył Chodowieckiego podstaw rysunku. Dużo większy wpływ na wykształcenie Chodowieckiego miała jego ciotka, która również zajmowała się sztuką. I to od niej brał te takie podstawowe lekcje rysunku. Po śmierci ojca w 1740 roku Chodowiecki rozpoczął praktykę kupiecką w Gdańsku w sklepie kolonialnym, a w wolnych chwilach jako samouk wciąż próbował kształcić się w zgłębianiu tajników rysunku. Mając lat 17 przeprowadził się do Berlina, do swojego wuja. Tam był już jego młodszy brat Gottfried i tam również podjął pracę w sklepie z artykułami gospodarstwa domowego. Na potrzeby sklepu bracia przygotowywali miniatury, robili odbitki i ozdabiali nimi różnego rodzaju puzderka, to szło potem na sprzedaż. Jednak to było dla Daniela Chodowieckiego niewystarczające, zresztą czuł się trochę przez wuja wykorzystywany. W wieku 28 lat porzucił handel, a odziedziczone po ciotce i ojcu zdolności artystyczne skierowały go już zupełnie w stronę sztuki. Jego pierwsze próby malarskie miały miejsce w Gdańsku, ale tak naprawdę skrzydła rozwinął dopiero w Berlinie. Uważał się za samouka, jednak pobierał lekcje malarstwa, uczył się emalierstwa. No to były takie, nie był jednak, nie kończył żadnej szkoły plastycznej, ani też nie praktykował
u żadnego znanego mistrza, to po prostu były takie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, zajęcia dodatkowe. Tak naprawdę wszystko więc w swojej pracy osiągnął dzięki sobie, dzięki ćwiczeniom, dzięki swojej wytężonej pracy, a także dzięki dużemu instynktowi artystycznemu. Artysta w 1755 roku pojął za żonę Jeanne Barrès, która była również francuską i która należała do kolonii francuskiej, hugenockiej w Berlinie. Hugenoci wywodzą się z Francji. Jest to odłam kalwinistyczny, który we Francji był mocno prześladowany, więc hugenoci szukali swojego miejsca w innych częściach Europy. Akurat w Berlinie mieli duże swobody, mieli na przykład swój własny sąd. Ale oprócz tego, oprócz tych związków z Francją, czyli tego silnego wpływu matki, Chodowiecki jednak też w pewnej mierze czuł się Polakiem. Tutaj cytat: ja też należę niejako do tych dobrych ludzi, którzy 100 lat temu musieli opuścić swoją ojczyznę i wszędzie, dokąd docierali, byli szanowani i lubiani, także w Niemczech, czynili wiele dobrego. Bo moja babka po kądzieli była refugee, ale z ojca jestem Polakiem, potomkiem dzielnego narodu, który wkrótce przestanie istnieć. Czyli u niego to było takie dwojakie, czuł się zarówno uchodźcą wyznaniowym po matce, ale też i czuł się Polakiem i w pewien sposób też i dotknął go wszystkie rozbiory Polski. Przełomem w twórczości Chodowieckiego była ta grafika. On pierwotnie stworzył obraz Pożegnanie Kalasa z rodziną. Jean Kalas to była postać dość tragiczna. To byli właśnie hugenoci. Jego syn we Francji, w Paryżu, powiesił się z racji tego, że nie mógł dostać pozwolenia na prowadzenie handlu. Właśnie z racji tego, że był hugenotem. Oskarżono za to jego ojca. Uznano, że on się nie powiesił, tylko że ojciec go zamordował i żona Kalasa poddawano torturom i następnie go stracono. I odbywało się to właśnie w atmosferze mocnych prześladowań religijnych. Pobliski kościół bardzo lobbował za tym, żeby Kalasa ukarać za coś, czego nie zrobił. Odbiło się to szerokim echem w Europie i efektem tego były różne prace graficzne, jak i obrazy związane z tym tematem. Chodowiecki stworzył najpierw obraz, a potem wyrytował grafikę. Obraz nie zdobył wielkiego uznania, natomiast grafika owszem. Osiągnęła popularność, która zaskoczyła nawet Chodowieckiego. I od tego czasu Chodowiecki już kompletnie poświęcił się właśnie sztuce akwaforty, mimo że początkowo miał właśnie ambicje zdecydowanie malarskie. Mimo tego, że Chodowiecki nie miał gruntownego przygotowania warsztatowego, to jednak w roku 1764 został członkiem honorowym Berlińskiej Akademii Sztuki i tam awansował co jakiś czas. Był jednym z rektorów, a na samym końcu został dyrektorem Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie, czyli mimo braku konkretnego wykształcenia, mimo braku kierowania przez jakiegoś mistrza, osiągnął bardzo wiele. Rytownik, grafik, rysownik, grafik i malarz. Chodowiecki realizował się w każdej z tych sztuk, chociaż właśnie z największą popularność zdobył jako grafik i ilustrator książkowy. Rytowałem dla przyjemności i moje prace cieszyły się uznaniem, chociaż chciałam zostać malarzem. Publiczność zdecydowała o tym, że jestem grafikiem. No cóż, jeszcze nigdy tyle nie rytowałem. Wszyscy mnie do tego zmuszają, płacąc mi tyle, ile zechcę. Czyli też i ze strony Chodowieckiego można było wyczuć kupiecki pragmatyzm. Miał na utrzymaniu żonę i piątkę dzieci.
był bardzo przykładnym ojcem, bardzo starał się wychować swoje dzieci na przykładnych ludzi. A do tego, jak wiadomo, potrzeba jednak pieniędzy, więc zajął się tym, co po prostu przynosiło mu korzyści. Spuścizna Chodowieckiego to jest około 6 tysięcy prac. To są grafiki, rysunki i obrazy, natomiast obrazy zachowało się do czasów dzisiejszych najmniej, bo około 30. Tak jak wspomniałam, Chodowiecki wyjechał z Gdańska mając lat 17. Przed wyjazdem nie ma oczywiście zachowanych żadnych rysunków, żadnych grafik, przynajmniej znanych pod nazwiskiem Chodowieckiego. Do Gdańska powrócił dopiero w roku 1773, czyli w wieku lat 46 odwiedził swoją matkę i dwie siostry. Podczas tego pobytu wykonał około 108 szkiców, konkretnie 108 szkiców, jeden z nich zaginął. Przedstawił mi wiele scen z życia zwykłych gdańszczan. Dużo opisów, dużo takich bardzo prozaicznych scen. Tutaj w przeciwieństwie do Gdańska nie znajdziemy widoków miejskich bardzo rozbudowanych, nie ma panoram, nie ma zabytków, są właśnie pokazane albo ludzie siedzący na przedprożach, generalnie bardziej skupieni na takim życiu codziennym niż na samym mieście, natomiast nikt też od niego nie wymagał. To były po prostu jego rysunki, które miały wzbogacić jego dziennik, gdyż Chodowiecki od wyjazdu z Berlina codziennie notował to, co spotkał, to, co mu się przydarzyło po drodze. Często są to opisy, no najczęściej są to opisy bardzo prozaiczne. Bardzo często na przykład opisuje to, czym karmił swojego konia, to, czym poił swojego konia, czy koń zjadł, czy koń nie zjadł, czy koń się dobrze czuje. Miał też okoliczne wsie, z których część mu się podobała, część uważał za zapadłe dziury, to jest osobny cytat. Niemniej jednak nigdy nie skupiał się na takim szczegółowym opisywaniu tego, co mu się podoba lub nie podoba. W Gdańsku odwiedzał też co znamienitsze zabytki, kilkukrotnie bywał w dworze Artusa, bywał w kościołach i bardzo skrupulatnie też poddawał ocenie wszystkie dzieła artystyczne, które widział, ale to też jest na takiej zasadzie bardzo skrótowego opisu, czy coś jest dobre kompozycyjnie, czy coś ma dobrą perspektywę, albo jej nie ma. W Gdańsku zdecydowanie miał spędzić 9 tygodni, ostatecznie został 2 miesiące. Był w Gdańsku od 1 czerwca do 19 sierpnia. Znaczy podróż trwała od 1 czerwca do 19 sierpnia. Do Gdańska podróż zabrała mu z Berlina do Gdańska całe 11 dni. W Gdańsku natomiast poza tym, że nadrabiał stracone lata z matką i siostrami, też nie zatracił tylko możliwości zarobku i jako już znany rysownik i znany grafik zajmował się portretowaniem lokalnych zarówno polskich szlachciców, jak i gdańskich patrycjuszy. Tutaj mamy rysunek pokazujący drogę. Czasami Chodowiecki podróżował sam, czasami ktoś mu towarzyszył w tej drodze, jakiś napotkany po drodze człowiek. Chodowiecki też należy wspomnieć, nie nocował w żadnych wspaniałych gospodach, nocował tam, gdzie musiał. Czasami musiał spać ze szpadą przy boku, bo na przykład nie było zamków w drzwiach. Koń przeżył drogę do Gdańska. W Gdańsku Chodowiecki zdeponował go w stajni, gdzie też czasami przychodził i sprawdzał, co się z nim dzieje, czyli zależało mu na swoim dobytku. Tutaj jeden z cytatów z podróży. Po umyciu się pozwoliłem sobie na półtora godzinny odpoczynek, po czym w piwnicy przy długim targu zjadłem obiad. Podano mi paletę pieczeni wołowej z sałatą, zjadłem jeszcze 3 maślane bułeczki, no i wypiłem szklankę piwa. Po zapłaceniu ulicą Mariacką udałem się w drogę do matki. Najpierw przywitała mnie starsza siostra, następnie młodsza.
Siostra, na koniec wielką czułością matka. Uznano, że bardzo się zmieniłem. Musiałem jeszcze zjeść kawałek węgorza i coś nieco się napić. I tego typu to są właśnie wpisy. Czyli rzeczywiście za każdym razem, jak coś jadł, to zapisywał, co jadł, że zjadł na przykład kawałek sera, albo wypił piwo, albo zjadł maślane bułeczki, albo szklane wódki. Czyli mamy też taki wgląd w codzienne menu mężczyzny podróżującego i codzienne menu konia, który tego mężczyznę wiózł. Tutaj mamy bardzo ciekawą grafikę. Rysunek przedstawiający wielką aleję. Wielka aleja była dopiero co, jak widać, założona, czyli drzewka jeszcze są podparte. Przy drodze do Gdańska zatrzymał go strażnik, bo zawsze trzeba było okazać dokumenty i żeby była możliwość wjazdu do miasta. Strażnik okazał się być wielkim miłośnikiem sztuki i bardzo potem nalegał na spotkanie Sadowieckim. A tutaj powitanie z matką i siostrami. Rysunki Chodowieckiego też są bardzo istotnym przedstawieniem, istotnym dokumentem epoki, jeżeli chodzi o wnętrza pomieszczeń, jak i o stroje z tamtych czasów. Tutaj akurat mamy pięknie przedstawione damskie stroje, przynajmniej tyły tych stron. Jedną z osób, którą Chodowiecki portretował kilkukrotnie, był prymas Gabriel Jan Podolski. Tutaj całowany w rękę przez pannę Gralat. Chodowiecki w tym swoim rysunkowym pamiętniku często właśnie przedstawiał też tak jakby backstage tego, co robił na co dzień, czyli właśnie portretowanie znamienitości związanych z Gdańskiem. I tutaj też przedstawił siebie, sieci w prawej części kompozycji, pochylony nad stołem, pogrążony w pracy. To jest właśnie częsty motyw na tych obrazkach, że przedstawia siebie właśnie albo od tyłu, albo jak siedzi bokiem i pogrążony jest w pracy. Tutaj ponownie prymas Gabriel Jan Podolski, tutaj w koszuli nocnej, czytający jakąś książeczkę. Z pamiętników podróży wynika, że stosunek Chodowieckiego do prymasa był taki, powiedziałabym, dość neutralny, żeby nie powiedzieć chłodny. Kolejne przedstawienie, jedno z nielicznych szerszego widoku Gdańska. Tutaj mamy ulicę Długą. Jeżeli chodzi o podział, bo jest 108 rysunków, oczywiście nie zobaczymy dzisiaj ich wszystkich. Większość z tych 108 rysunków zajmują sceny towarzyskie we wnętrzach domów. Czyli mamy wnętrza gdańskich kamienic. Dużo mniej jest wrażeń z podróży, czyli samej drogi do Gdańska, bo w drodze powrotnej już darował sobie dokumentowanie tej podróży. Widoki Gdańska i okolic to tylko 8 obrazków, więc 8 rysunków. Więc trudno tutaj mówić o tym, że przysłużył się Chodowiecki jakoś do dokumentalizacji użycia architektury gdańskiej. Bardziej tutaj znacząca jest jego twórczość, jeżeli chodzi o te sceny towarzyskie. Odwiedziny u pani Rosenberg. Za każdym razem są ukazane krzesła stojące pod ścianą. Jako takie chyba podstawowe wyposażenie. Starosianka Leduchowska. Wojewoda Przybędowski i ponownie Chodowiecki skupiony na pracy. Przybędowski mieszkał na Długim Targu, więc tutaj mamy też i takie wyobrażenie o tym, jak mogło wyglądać wnętrze kamienicy w drugiej połowie XVIII wieku. W Gdańsku oczywiście takie wnętrze bardziej ekskluzywne. Wszystkie rysunki Chodowieckiego są zdeponowane w jego macierzystej uczelni, czyli w Berlinie.
Chodowiecki podczas tej podróży cieszył się naprawdę ogromnym wzięciem. Pod koniec podróży, pod koniec pobytu w Gdańsku wciąż miał mnóstwo zleceń, musiał aż odmawiać. Trafił też do szkółki prowadzonej przez panią Chodowiecką i jej córki. Tam też zrobił ogromne wrażenie na małej dziewczynce, która nazywała się Johanna Trosenier. Chodowiecki wykonał tam rysunek. Zrobił też rysunki poszczególnych dzieci, które mogły potem dać je na pamiątkę matce. Moja Johanna była bardzo szczęśliwa z tego powodu. Spotkanie z Chodowieckim wywarło na niej ogromne wrażenie, do tego stopnia, że sama przez pewien czas chciała zostać artystką, co nie spotkało się ze zrozumieniem w kupieckiej rodzinie. Johanna później wyszła za mąż, przejęła nazwisko Schopenhauer i o tym możemy poczytać, o wizycie Chodowieckiego możemy poczytać w jej wspomnieniach. Niestety rysunek, zarówno ten rysunek, który Chodowiecki wykonał dzieciom w szkole, nie zachował się. Podobnie być może dał go na pamiątce matce lub siostrom, albo po prostu uznał, że nie jest dostatecznie dobry. Tak samo nie zachował się rysunek samej Johanny, która po jakimś czasie zepsuła go, próbując go podkolorować. Sceny są często też dość takie, powiedziałabym, intymne. Tutaj jest wizyta u chorej pani Gerdes. Chodowiecki często też była właśnie w sypialniach. Przedstawione są właśnie łóżka stojące pod ścianą z baldachimami. No jak widać, nie było to wtedy nic zdrożnego, by chorą kobietę na przykład odwiedzić rano w jej sypialni. Kolejna scenka z życia Mieszczańskiego. Tutaj mamy mężczyznę siedzącego przy stole i jego żonę. Można sobie zadać pytanie, czy Chodowiecki spotkał Dajsza? Otóż tak, spotkał. Jest to Mateusz Dajsz z jego żoną, przedstawieni właśnie w takiej sytuacji bardzo codziennej, bardzo naturalnej. Chodowiecki Dajsz pali długą fajkę. Pani Dajszowa pije kawę. Ten światek artystyczny w ówczesnym Gdańsku nie był szczególnie rozbudowany, więc Chodowiecki spotykał zarówno znanych miedziorytników, jak i medalierów, więc te kontakty były dość ożywione. Z Dajszem widział się kilkukrotnie. Podobnie kilkukrotnie widział się z tym panem. Tak, to jest jeden mężczyzna na jednym i na drugim obrazku, czyli Friedrich Lohrmann, rysownik. Na lewym obrazku jest przedstawiony jako człowiek zbolały, albowiem jak Chodowiecki przyjechał do Gdańska, Lohrmann był dręczony egzemą na policzku, która powodowała wielki ból i to, że musiał chodzić z twarzą obwiązaną. Na prawym rysunku z kolei Lohrmann już wyzdrowiał i widać zdecydowaną zmianę w sposobie bycia. Skoro Chodowiecki spotkał się zarówno z Dajszem, jak i z Lohrmannem, to też na pewno miał coś, na pewno widział ich pracę i miał na ich temat coś do powiedzenia. Otóż miał. Obejrzałem nadto 50 widoków Gdańska rytowanych przez niego, czyli Dajsza, na podstawie fatalnych rysunków Lohrmanna. Chodowiecki miał bardzo negatywne zdanie na temat twórczości Dajsza, jak i twórczości Lohrmanna. Czasami zdobył się na dobrą opinię w swoim pamiętniku, że na przykład rysunek jest dobry, ale najczęściej właśnie były to komentarze pod tytułem, że kompozycja jest fatalna, albo że Dajsz jest fuszerem, czyli no zdecydowanie nie miał tutaj dobrego zdania, ale też Chodowiecki miał bardzo krytyczny stosunek do całego środowiska gdańskiego i generalnie stosunek, bym powiedziała, trochę protekcjonalny, być może po prostu patrzył na środowisko gdańskie z perspektywy Berlina, czyli trochę miasta, które było bardziej artystycznie aktywne niż jednak prowincjonalny już wtedy Gdańsk. Połowę w zasadzie
pamiętnikowych rysunków Chodowieckiego z Gdańska zajmują tak zwane typy charakterystyczne, czyli bez żadnego sztafażu, po prostu same serwetki ludzi ujętych, bym powiedziała, z reporterską dociekliwością. Tutaj akurat mamy kobiety modlące się w kościołach. Jak widać, było to bardzo czasami afektowane. Tutaj też dwie takie scenki. Szlachcic polski całujący szlachciankę w rękę i szlachcianka całująca w rękę dominikanina. Artystę bardzo dziwił zwyczaj całowania księży w rękę przez kobiety. To też widzieliśmy na obrazku przedstawiającym prymasa Podolskiego, który był całowany w rękę przez pannę Gralat. Na tym kończy się seria obrazków z podróży, rysunków z podróży Chodowieckiego do Gdańska. Chodowiecki do Gdańska powrócił jeszcze tylko raz w 1780 roku, ale w dużo mniej miłych okolicznościach. Zmarła wtedy jego matka, on musiał zająć się sprawami spadku i sprzedaży kamienicy w Gdańsku, bo siostry, które były niezamężne, po prostu przeprowadziły się do Berlina, gdzie miały braci, którzy mogli się nimi zająć. Chodowiecki był jednak zasłynął jednak nie jako twórca pamiętnika podróży do Gdańska oczywiście. To jest istotne dla nas tutaj w Gdańsku, ale na świecie zasłynął jako ilustrator do książek i do kalendarza. W 1768 roku podjął współpracę z wydawnictwem zajmującym się wydawaniem kalendarzy genealogicznych. Stworzył 13 roczników. To nie były takie kalendarze jak dzisiaj, znaczy to były takie kalendarze jak dzisiaj, ale były bardziej rozbudowane. Znajdowały się w nich porady rolnicze, gospodarcze, medyczne. Można też było znaleźć tam horoskopy. Tematyka tych kalendarzy była... Chodowiecki postarał się, żeby ona była trochę bardziej erudycyjna. To nie były tylko takie alegorie pór roku, ale też na przykład ilustracje do książek różnych, na przykład ilustracje do dramatów Szekspira. Czyli było przedstawienie sceny z Szekspira z odpowiednim cytatem, ale też dwukrotnie pokazywał sceny przedstawiające polskie postaci i polskie wydarzenia historyczne. Tutaj akurat mamy Piasta i Rzepicha, ale pokazany był też Sejm Piotrowski, był Kopernik, Władysław IV, był Jan III Sobieski, królowie, była mapa Polski i Warszawy, a także sceny z życia mieszczaństwa polskiego, polskiej szlachty, chłopstwa, a nawet i polskiego wojska. Jeżeli chodzi o wkład Chodowieckiego do ilustracji, ten był bardzo duży, gdyż należy pamiętać, że te wszystkie obrazki, one są bardzo małe. To jest pionowy format o wielkości mniej więcej świętego obrazka. Czyli coś, co tak naprawdę mieści się w dłoni. Czyli to naprawdę taka bardzo koronkowa robota. Ten mały pionowy format Chodowiecki przystosował do przedstawiania scen zbiorowych. Taki format był bardzo niekorzystny, bo wiadomo, sceny zbiorowe zajmują trochę przestrzeni. Tutaj Chodowiecki starał się, żeby tak te sceny przedstawiać, żeby oglądający je mógł poczuć się ich uczestnikiem, żeby wciągnąć oglądającego w ten przedstawiony świat. Inną bardzo rozbudowaną pracą Chodowieckiego było stworzenie ilustracji do elementarza Basedowa. Basedow był pedagogiem i niemieckim teologiem i był reprezentantem pedagogiki oświecenia w Niemczech. Wydany w 1774 roku
traktat, traktat. Elementarz, zwany elementarzem Basedowa, odmienił oblicze XVIII-wiecznej niemieckiej edukacji. I to czterotomowe dzieło, ilustrowane właśnie przez Chodowieckiego, miało ukazywać w bardzo przystępny sposób wiedzę o świecie dla ówczesnej młodzieży. Jednak Chodowiecki nie wyrytował osobiście tych wszystkich plansz, sam wyrytował tylko 6, natomiast do reszty przygotowywał rysunki przygotowawcze, a rytowaniem zajmowała się grupa ludzi, w tym też jego brat, bo cała rodzina Chodowieckich zajmowała się sztuką, także i dzieci Chodowieckiego poszły w tym kierunku. Tematyka podejmowanych obrazków była bardzo różna. Tutaj mamy akurat przedstawiony los zwierząt. To również są grafiki o bardzo małym formacie, więc tutaj są jeszcze podzielone na 4 kompozycje, więc naprawdę jest to... Najlepiej to oglądać w dużym powiększeniu, tyle powiem. Albo przedstawienie też niektórych przestępstw. To wszystko miało służyć tej takiej pedagogice już oświecenia, która miała zdecydowanie bardziej ludzkie spojrzenie na wychowywanie dzieci. Chodowiecki bardzo aktywnie wspierał pedagogikę oświecenia. Tutaj też był autorem ilustracji do książki Pestalozziego, Leonard i Gertruda. Książka ta przedstawiała poniżenie i udrękę nizin społecznych, która tak naprawdę mogła wznieść się na wyżyny duchowości tylko poprzez pomoc możnych ludzi. Czyli walor edukacyjny był taki, że należy po prostu pomagać biedniejszym. Ilustracje miały być nie tylko świętem dla oka, ale i pomocą dla duszy. Czyli tutaj jednak ten walor pedagogiczny ilustracji Chodowieckiego był bardzo istotny. Tak jak wspomniałam wcześniej, w kalendarzach pojawiały się też ilustracje do dzieł Szekspira. Czyli to nie było tak, że były wydane drukiem dramat Szekspira, na przykład Hamlet, i tam były ilustracje, nie, one były w kalendarzach. Chodowiecki był wielkim fanem Szekspira, stworzył ilustracje do Hamleta, Macbetha, Coriolana i Wesołych Kumoszek z Windsoru. Precyzja wykonania jest naprawdę zadziwiająca. To są naprawdę takie formaty, że naprawdę łatwo byłoby je po prostu zgubić. Chodowiecki był też malarzem, jak powiedziałam wcześniej. Nie skupiał się na tym, publiczność nie dała mu się na tym skupić, wolała go jako ilustratora i grafika, bo tworzył głównie właśnie w technice akwaforty. Z licznych obrazów, które stworzył, zachowało się tylko 30. W tym w Gdańsku są na pewno 4, 2 są w Muzeum Narodowym i 2 w Muzeum Gdańska. Zaraz do tego dojdziemy. Tutaj mamy, no to są takie typowe przedstawienia dość sielskie z drugiej połowy XVIII wieku. Nic dziwnego, że sławę zyskał bardziej jako grafik. Izba Sługowa, tak się nazywa ten obraz. Chodowiecki bardzo często przedstawiał życie rodzinne. Często przedstawiał właśnie matki karmiące, matki zajmujące się dziećmi. Rodzina była dla niego bardzo ważna. To nie jest to, co chciałam pokazać. W każdym razie no, też to była taka scena ludzi przechadzających się po parku. Tutaj mamy portret konny Fryderyka II Hohenzollerna z około 1796 roku. To jest stosunkowo świeży nabytek Muzeum Gdańska. Jest to obraz bardzo niewielkich formatów, ma 20 cm na 13. W zasadzie rama jest trochę większa od niego, chyba bym powiedziała nawet, zajmuje więcej miejsca. Jest malowany farbą olejną na płycie mosiężnej.
Proszę spojrzeć, że ten motyw się powtarza. Tutaj Fryderyk Wilki dokonuje przeglądu drugiego batalionu w partii przybocznej. I to jest gwarz. I tutaj znowu powtórzenie w grafice. Tutaj z kolei przyjmuje paradę w Poczdamie. Chodowiecki miał przyjemność spotkać się z Fryderykiem na Dworze Królewskim i pokazać mu swoją akwafortę, w której przedstawiał Fryderyka na koniu w kostiumie rzymskim jako wielkiego władcę. Natomiast Fryderyk kazał zniszczyć płytę przedstawiającą tę grafikę, gdyż nie spodobał mu się ten kostium historyczny. Motywowano to tym po latach, że Fryderyk był dość skromnym człowiekiem i nie lubił takiego uwznieślania, ale także nie lubił pochlebstwa, więc uznał, że Chodowiecki być może chciał mu się po prostu przypodobać. Chodowiecki zmarł 7 lutego 1801 roku w Berlinie. Po śmierci żony, która zmarła w 1785 roku, zaczął podupadać na duchu, a także i na zdrowiu. Przed nim zmarły jego siostry, więc Chodowiecki już pod koniec życia otoczony był dziećmi, to prawda, ale trochę już się oddala od tych spraw ziemskich. Tutaj mamy jeszcze portret pani Lęgnich. To jest obraz przypisywany Chodowieckiemu, natomiast tutaj mamy to, co Chodowiecki tworzył najczęściej, czyli właśnie miniatury portretowe, jeżeli chodzi o malarstwo. Jest to utrzymane bardzo w stylu Chodowieckiego, więc jest to przypisywanie to jemu jest bardzo prawdopodobne. Jest to akwarela na kości słoniowej. Byłoby to jedno z ostatnich dzieł Chodowieckiego i ono również jest w zbiorach Muzeum Gdańska. Różnice i podobieństwa. W wielkim skrócie różnice pomiędzy Dajszem a Chodowieckim jest więcej różnic niż podobieństw. Obaj tworzyli w XVIII wieku, obaj zajmowali się grafiką, ale jednak od bardzo różnej strony to nie ja zrobiłam. Trudno zresztą jest porównywać Dajsza i Chodowieckiego bez szkody dla Dajsza. Chodowiecki był artystą w pełnym tego słowa znaczeniu. Sam tworzył swoje rysunki, sam je potem rytował. Był też malarzem, był rysownikiem, był takim artystą kompletnym. Natomiast Dajsz po prostu reprodukował to, co albo mu zlecono, albo co sam chciał robić. Natomiast trudno to w ten sposób porównać, bo to zawsze będzie strata dla Dajsza. Niewiną Dajsza jest to, że Lorman robił takie, a nie inne rysunki. Mógł to oczywiście poprawić, ale tego nie robił. Różnicą jest też to, że Dajsz zdecydowanie ważniejszy jest dla Gdańska. Chodowiecki chyba zdecydowanie jednak ważniejszy jest dla kultury europejskiej, bo tak naprawdę Dajsz poza terenami Gdańska i Niemiec no nie jest szczególnie popularny. Mogę też powiedzieć, zanim tutaj wrócimy do prezentacji, że Dajsza i Chodowieckiego można oglądać w wielu muzeach, dlatego że grafiki pozwalają na wielokrotne powielanie, więc każde muzeum może poszczycić się jakimś zbiorem. Bardzo dużo grafik Chodowieckiego jest w posiadaniu Muzeum Gdańska. To jest jeszcze spuścizna po kolekcji Kabruna. Tak samo i dzieła Dajsza. Można też oglądać w Panie. Tam są i zarówno i widoki, i 50 widoków, i wywoływacze Dajsza, jak i bardzo liczne prace Chodowieckiego, które jednak są dość rozstrzelone tematycznie. Po prostu ten zbiór jest bardzo różnorodny. 1200 obiektów ma także dom Chodowieckiego i Grasa. Chodowiecki jest też popularny w Warszawie.
Muzeum Narodowe ma 500 grafik, a Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego ma na przykład wywoływaczy gdański. Oczywiście można też te prace znaleźć w Muzeum Gdańska. Natomiast oczywiście problem z grafikami polega na tym, że nie można ich eksponować długo. 3 miesiące w bardzo słabym oświetleniu to jest takie maksimum dla grafiki, więc na stałych ekspozycjach grafik nigdy nie obejrzymy, więc trzeba szukać tutaj, czekać na jakieś konkretne wystawy. Tutaj po prawej jeszcze jest Ex Libris, bardzo taki abstrakcyjny formy bym powiedziała. No różnicą też jest to, że podajże zachowało się 200 prac, a Chodowiecki jako wzięty ilustrator zostawił po sobie 6000 prac. I dalszy Chodowiecki na rynku sztuki. Jako, tak jak wspomniałam, grafika jest sztuką umożliwiającą powielanie, więc tak naprawdę każdy z nas może stać się szczęśliwym właścicielem Dajsza lub Chodowieckiego. Cena tego typu obiektów zależy od wielu czynników. Od stanu zachowania, od wielkości formatu, od ilości odbitek, bo mimo, że płyta była pozwalała na wielokrotne powielanie, to często było tak, że artyści na przykład tworzyli 50 odbitek, a potem niszczyli płytę właśnie po to, żeby nikt później nie mógł tego kopiować bez ich wiedzy i zgody. Oczywiście trudno tutaj mówić o falsyfikatach, trudno też mówić w przypadku grafiki o dziełach przypisywanych. Chodowiecki zawsze swoje dzieła przypisywał, dzieła Dajsza są bardzo znane. Tutaj mamy akurat cenę jednego z widoków, widok Uścia Motławy do Wisły. Tutaj ceną wywoławczą było 1150 zł i jest to dość wysoka cena jak za pracę Dajsza. I to było wystawione w antykwariacie w Niemczech. Tutaj antykwariat WL, cena wywoławcza 950 zł. No, ceny grafik zazwyczaj nie idą jakoś bardzo w górę, dlatego że oczywiście nie można na nie trafić na każdej aukcji. To nie jest tak, że ktoś sobie wymyśli, że chce mieć taki widok, powiedzmy widok ratusza autorstwa Dajsza i go od razu znajdzie, ale jednak pojawiają się bardzo często na rynku sztuki. Głównie tutaj należy podkreślić polskim i niemieckim. Tutaj mamy ratusz głównego miasta z widoków. Tutaj była oferta Sopockiego Domu Aukcyjnego, cena wywoławcza 3000 zł, czyli sporo, natomiast zostało to niesprzedane. Dwór w Strzyży i tutaj cena wywoławcza 680 zł, zakupiona za 700, czyli wielkiej walki o to nie było. Tutaj też należy uwzględnić to, że grafiki są sprzedawane w różny sposób. Na przykład Muzeum Gdańska w swojej kolekcji ma grafiki Dajsza w formie albumu, czyli to jest spięte ze sobą. Natomiast można dostać grafiki też iluzem. Czasami są one wycinane właśnie z albumów po to, żeby móc sprzedać jednostkowo, żeby uzyskać większą cenę. No i też trudno to czasami zweryfikować. Na tej samej aukcji, na której był dwór w Strzyży, było też 7 innych grafik w tej samej cenie wywoławczej, które nie zostały sprzedane, czyli aż takiego popytu na to nie ma. Muzea, jak wiemy, jak powiedziałam, są w posiadaniu tych grafik, więc nie kupują dubli, więc tutaj należy liczyć raczej na prywatnych kolekcjonerów. Natomiast grafika jest dość kapryśna, można powiedzieć, dlatego że właśnie wymaga dość specyficznych warunków przechowywania. Musi być chłodno, powinno być chłodno, powinna być stała wilgotność, stała temperatura. No i nie powinny być eksponowane na światło dzienne przez długi okres czasu, więc generalnie powinny, najlepiej to, żeby powinny leżeć w szufladach. Czyli nie jest to coś, co można oprawić, czy można mieć na kawałek Chodowieckiego dla siebie.
Na ostatniej aukcji były też fryzury berlinianek, bardzo ładne dzieło. Chodowiecki też już bardzo dużo miejsca w swojej twórczości poświęcał modzie. Chyba bardziej dlatego, że takie było zapotrzebowanie ludzi, a niekoniecznie z jego własnych zainteresowań. Często właśnie pojawiają się fryzury, jak i modne suknie. 700 zł i to też zostało niesprzedane. Kolejne z aukcji Sobockiego Domu Aukcyjnego. 150 zł również niesprzedane. Portret również niesprzedany. Oczywiście nie jest tak, że każda aukcja Chodowieckiego kończy się niesprzedaniem, ale chodzi o to, żeby no nie zawsze udaje się znaleźć kupca tego typu dzieła. Artysta z rodziną w pracowni, grafika, którą już widzieliśmy. Cena wywoławcza 500 zł, Sobocki Dom Aukcyjny i to również nie zostało sprzedane, z tego co pamiętam. Tutaj mamy z kolei rysunek. Jest to artysta, nie artysta z rodziną w pracowni, przepraszam bardzo. To jest inny podpis, to była rodzina w żołobie. Tutaj, no to już jest dzieło unikatowe, to nie jest grafika powielana wielokrotnie. Czyli za dzieło unikatowe można dostać, można nabyć za dużo większe pieniądze. Tutaj akurat poszły za, w przeliczeniu na złotówki, 4600 zł na aukcji we Wiedniu. No i właśnie przechodzimy do takich dzieł unikatowych. W przypadku Dajsza po prostu ich nie znajdziemy, bo on tego nie tworzył. Chodowiecki tworzył. Tutaj mamy konny portret dyrektora teatru. Cena wywoławcza 1800 zł poszło za 4000, a jest to bardzo mały obrazek. Tutaj mamy nabytek Muzeum Gdańska, czyli portret konny Fryderyka. Cena wywoławcza 3600, cena ostateczna 14000 zł. Zakupiony na aukcji w domu aukcyjnym. Miałam przyjemność brać udział w tej aukcji. Bardzo cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, bardzo dużo osób licytowało. To chyba była taka najciekawszy obiekt na tej aukcji, która była wtedy przeprowadzana. Więc musiałam zniszczyć czyjeś marzenia, wypowiadając słowem Muzeum Gdańska zgłasza prawo pierwokupu, gdyż muzea mogą na aukcjach zgłosić prawo pierwokupu, czyli ktoś licytuje, myśli, że wygrywa, ale jednak nie. Prawo, z którego często korzystamy, bo jednak nie biorąc udziału w licytacji, nie podbijamy tej ceny, czyli możemy uzyskać to za trochę niższe pieniądze. Tutaj na innej aukcji w domu aukcyjnym Lempers, to jest niemiecki dom aukcyjny, olej na płótnie i to poszło za aż 37 tysięcy złotych. Jak widać, zmieściło się też w estymacji, czyli w tej założonej cenie, cenie założonej przez dom aukcyjny. I znowu oczywiście Fryderyk II. I portret pani Lenich, który był zakupiony już od, nie przez dom aukcyjny, a przez antykwariat. I tutaj, mimo że jest to przypisywane Chodowieckiemu i mimo że Chodowiecki nie jest podpisany na tym dziele, cena za to wyniosła 10 tysięcy złotych. Czy ona podlegała negocjacji do loto? Tak, czyli można było jednak trochę opuścić. Niemniej jednak cena tak czy inaczej bardzo wysoka za bardzo małą, delikatną miniaturkę przedstawiającą panią. I tutaj jeszcze pozwolę sobie odnieść państwa do literatury. A propos Dajsza, literatury jest bardzo niewiele, natomiast a propos Chodowieckiego jest bardzo dużo. Dzieła też obu panów można zobaczyć pod linkami polona.pl i dziedzictwo-gdańsk.pl. Natomiast jeżeli chodzi o stronę Dziedzictwo Gdańsk, to proszę raczej wyszukiwać konkretnymi obiektami, wpisywać na przykład tytuły dzieł, jak na przykład chcę zobaczyć Dwór Artusa, to wpisać Dwór Artusa, dlatego że nasza wyszukiwarka nie wyszukuje po nazwiskach, co jest jeszcze nie poprawione. W każdym razie literatura jest bardzo bogata. Tutaj szczególnie polecam państwu książki autorstwa Kaliny Zabuskiej, która specjalizuje się właśnie w Chodowieckim, ale też i wcześniejsze wydawnictwa
Wydawnictwo Gdańszczanie w Berlinie jest też bardzo ciekawe, bo są różne aspekty życia artysty w XVIII wieku w Gdańsku. Jest też i tam sporo o Dajszu. No i proszę przeczytać dziennik Chodowickiego z podróży do Gdańska, bo mimo, że jest on... To nie jest takie dzieło jak dzieło Joanny Schopenhauer, która pisze bardzo literacko i plastycznie. On jest bardziej pragmatyczny, takie bardzo męskie zapiski. Natomiast fajnie pokazujące życie codzienne w Gdańsku w 1773 roku. I to z mojej strony wszystko. Dziękuję za uwagę. Czy mają Państwo jakieś pytania? Może podam mikrofon, bo... Jakimi językami posługiwał się Chodowiecki? Czy tylko po niemiecku, czy polskiego jakiś innych? I gdzie znajdował się ten dom, który sprzedawał po śmierci matki? Czy wiemy? Wiemy, natomiast ja nie jestem pewna, czy dobrze pamiętam. To chyba było na Ogarni. Albo na Piwnej. Chyba na Piwnej. Nie, na Świętego Ducha to był jeszcze inny dom. Zresztą on się nie... Podawane jest, że urodził się na Świętego Ducha, jednak w rzeczywistości musiał urodzić się gdzie indziej. No to jest osobny wątek, nie do końca jasny. Natomiast czy istotne jest to, gdzie się urodził? No chyba nie. Na pewno urodził się w Gdańsku, to jest najważniejsze. Natomiast co do języków, w jakich mówił Chodowiecki, to w rodzinie mówiło się po francusku. Tak jak wspomniałam, matka bardzo słabo znała niemiecki. Biorąc pod uwagę, że przez całe życie później mieszkał w Berlinie, to siłą rzeczy znał niemiecki, natomiast polski znał bardzo szczątkowo. Na tym obrazku z Zielonego Mostu, gdzie tak. Tych dwóch szlachciców jest, ten jeden szlachcic sobie selfie robił? Tak, jak już gdzieś widziałam tę grafikę, to właśnie to było podpisane, że szlachcic robi sobie selfie. Prawdopodobnie wskazuje na coś laską, ale skojarzenia dzisiaj są już bardzo jednoznaczne. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję bardzo.